Witam serdecznie, Drzewódzki Andrzej, Andrzej Lata, wino Wrocławiu. Po prostu zmotywowało mnie zrobienie tej imprezy to, bo zacząłem uczęszczać do spotkania do Ekspert Kujawy. Tam poznałem rodziców Ignasia, no i przede wszystkim naszego bohatera Ignasia. No musimy uzbierać tą kwotę 16 milionów złotych. Fakt faktem, jest dopiero 0,5 miliona złotych, ale miejmy nadzieję, że dzisiejszy festyn, który zorganizowałem, po prostu no choć w czep po części pomoże do uzbierania tej kwoty, nie? Także zachęcam wszystkich do wrzucania do puszek. Puszki są już w Wrocławiu praktycznie wszędzie. Także zachęcam. Ja postanowiłem pomóc, to i po prostu pomóżcie wy, bo nie wiadomo kiedy my będziemy potrzebować pomocy.
wielokulturowość i tolerancja jest rzeczą bardzo ważną. Dobrze, że spotykamy się tutaj akurat w tym miejscu, ponieważ tutaj te budynki, które widzimy, no to są budynkami, gdzie właścicielami byli Żydzi. Papusza pochodzi z mniejszości romskich, a pamiętamy, że w samej Polsce w okresie międzywojennego inne nacje, wielonarodowość była rzeczą normalną, ponieważ około 30% obywateli polskich stanowiły inne narody. Bardzo ważna jest tolerancja, żebyśmy spojrzeli, w tej chwili zbliżamy się do globalizacji na świecie i Polska znowu stanie się takim krajem wielonarodowościowym. Tego nie powstrzymamy, ponieważ są migracje ekonomiczne, są migracje związane choćby nawet teraz, tak jak ze wschodu, spowodowane wojną na Ukrainie, przyjeżdżają do nas inne narody i musimy się nauczyć żyć z nimi. I oni muszą się nauczyć żyć z nami. Nasze piękne cyganki, a pana starostę, pana dyrektora muzeum. Korzenie mam snycerskie i tutaj jest trochę takich snycerskich, chociażby głowica na szczycie harfy. Harfa jest zbudowana z jesioną, a więc twarda, ona troszeczkę pobędzie na świecie, oby tylko zabezpieczać to drewno, to ono długo nam posłuży. Harfa, no cóż, to tutaj dyrektor muzeum jest pomysłodawcą i to on powiedział o tym symbolu mi. Ja ubrałem to tylko jak mogłem najlepiej. W struny, w podstawę, w metal. Także, no, ale też łatwo mi przyszło pracować nad ławeczką i tymi symbolami, a więc koła, kuferek. Dlatego, że no, tak jak wspomniałem wcześniej, ja jeszcze mam w pamięci tych ludzi, którzy, nie wiem, na mojej drodze dużo było Romów. Współpracowałem z nimi, mieszkając w Łodzi, byli moimi klientami, tak jak mówię, moją szkołą i zawodem to jest snycerstwo, więc dużo stykałem się i mam jak najlepsze zdanie o Romach. Wspaniali ludzie, różne stereotypy o nich tam chodzą, ale ja ich nie potwierdzam, super z nimi się rozmawiało. Inspiracją do stworzenia muralu była twórczość cudownej poetki Papuszy. Papusza, przepiękna kobieta o wrażliwej duszy, zaklęta w naturę. Jej cała twórczość przewijała się wśród niesamowitych pejzaży, przecudownej zieleni lasu. Dlatego można zacytować to jednym wersem. W lesie wyrosłam jak złoty krzak. Papusza jest kobietą niezwykłą, jest pierwszą cygańską poetką świadomą, nie tylko zapisującą swoje wiersze, ale również je publikującą, oczywiście za pośrednictwem Jerzego Ficowskiego, któremu zawdzięczamy poznanie Papuszy. Z Inowrocławiem jest związana w ten sposób, że spędziła tutaj ostatnie lata swojego życia u rodziny swojej siostry, tutaj zmarła, tutaj jest pochowana, a nasza ławeczka mają upamiętnić, również wskazując na to, co najbardziej charakterystyczne w jej życiu. Oprócz poezji zdeterminowało to życie oczywiście cygańskie wędrowanie i stąd te wozy, koła od wozów, które stanęły mniej więcej w latach 60. oraz harfa. Cyganie są znani ze swojej muzykalności. Rodzina Papuszy to rodzina muzyków. Wajsowie mieli swój zespół. Papusza od najmłodszych lat towarzyszyła tym występom. Sama grała na harfie, również śpiewała, muzykowała. A
w rodzinie Weissów, czyli rodzinie jej ojczyma, a później także jej męża, szczycono się posiadaniem nawet glejtu od króla Jana III Sobieskiego, który upoważniał przodka Weissów do wstępu na królewskie salony właśnie jako muzyka nadwornego. Ten glejt podobno zaginął gdzieś w czasie wędrówki wojennej po Wołyniu.